Wielka wylewka w 4Fun TV trwa w najlepsze. Rafał Maślak jest moim gościem, przegrywa. Widzimy Rafała i jego prawego suta. Widzę, że nie możesz się skupić, więc wiesz. Tak, tak, zawsze marzę o tym, żeby zobaczyć twój prawy sutek. Ty, ale właśnie, ale a propos takich, wiesz, takich trochę przyległych różnych rzeczy, ty byłeś strażakiem w OSP. Tak, nadal w sumie jestem reprezentatywnym strażakiem, ale nadal jest moja półka w remizie z moim imieniem, nazwiskiem z mundura. Pamiętasz jakąś taką akcję, nie wiem, bo pani zadzwoniła, że oj, kotka trzeba ściągnąć, dzwonić po Maślaka. My mieszkaliśmy w bardziej zalesionym terenie, więc pożary lasu, czy na przykład zwalone drzewa na drodze, albo zalane piwnice, rzadko w sumie pożary. Akcji trochę było, prawda? Więc no, doświadczenie jest i w sumie fajne wspomnienia, to, że się mogło pomóc komuś. W remizie strażackiej. Ostro się tam leje, ja co? Nie wiem, czemu jest takie przekonanie, nie, że... Nie przekonanie, bo sam przychodziłem wielokrotnie obok remizy strażackiej. Wcale nie! Po zawodach! To... Umówmy się! Ale ty, ale potem po tej twojej straży pożarnej pojawiły się te zdjęcia. No to takim byłeś strażakiem, czy jednak takim prawdziwym? Mundur miałem ten sam, w którym startowałem na w różnych akcjach, no, czy tam zawodach. No wiadomo, że tutaj troszeczkę podłączyliśmy to pod konkurs mistera. Gorący i... jak piekło strażak Rafał Maślak. Ale dostałem wyróżnienie za promowanie OSP, więc no, zadziałało. No. Zadziałało. W końcu strażacy nie kojarzyli się już, wiesz, z gaszeniem tylko pragnienia najczęściej, jakoś inaczej. Słuchaj! Czekaj, było tak. 3 dalej, 8 w pamięci, 1 do przodu. 3, 4! Nie! Czekaj, bo nie doleciało, uważaj! To jest smak, nie wiem, kiwi? Kiwi, tak. Kiwi, mango? Nie. Czekaj. Prosto mleko, prosto z piersi. Kiwi prosto z piersi Maślaka.